Słuchaj, a ile jest prawdy w tym, że ciebie podrywał Cristiano Ronaldo? Nie wiem, słyszałam takie rzeczy, to było dawno temu. A co, ty nie wiedziałaś? Nie. Hi, I'm Cristiano, fuck off! Ale skąd się to wzięło? Co, na Instagramie pisał? Ja nie wiem, to się wzięło z mediów zagranicznych, to gdzieś tam chyba, no bo on jest we Włoszech gdzieś w ogóle wypłynęło, że... No. Że on tutaj... cię komplementował. Tak, ja nie wiedziałam o tym, zobacz. A to nie chciałaś do niego napisać? Jakoś chyba pomylił Instagramy. Hi, Cristiano, this is Zajac, jak to było, nie? Zadziak. Hi, Cristiano, this is Zadziak, what are you talking about me? This is my number. Nie? To nie jestem ja. Dobrze. Nawet jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo, czy kogokolwiek, czy Messiego, nie wiem. Nie wiem, kogo wolisz bardziej. Nie no, co ty przy Messim, to on by wyglądał. Co się dyta, gdzie idziemy? A powiedz mi jeszcze jedną rzecz już na koniec, bo... Czy ty uważasz, że ty miałaś obiektywnie, masz obiektywnie znane nazwisko na rynku światowej mody? Bo pamiętam kampanię Kenzo, nie znałem cię, to było dawno, zwróciłem uwagę, Jezu, jaka to jest piękna kobieta, na pewno nie jest Polką. Potem się okazało, że to jest Zadziak, czyli ty. Kenzo jakieś perfumy. Tak. Pamiętasz? Tak. Czy to cię naprawdę wrzuciło na Olimp? Tak już bez skromności. To Wojtek, dla ciebie pytam. Wiesz, na Olimpie jest Ania Rubik. I no jest ciągle, inne ta. Top modelki. Nie jestem top modelką. Do tego jest bardzo długa i żmudna droga. Ale jeszcze jeśli masz, chodzi o zawodową masz jeszcze takie karierę... ambicje, aspiracje albo ochotę? Nie, czy to nie jakby uda się? Wiesz, no już wiek nie ten, ale... Zabij mnie. Ale w swojej branży czuję się spełniona. Czuję się, że osiągnęłam to, co chciałam. Jestem zadowolona z tego, jak przebiegła moja kariera. Przebiega. Przebiega. No teraz wiesz, przebranżawiam się troszeczkę. Znaczy ja cię bardzo, bardzo cieszę, bo myślę, ale że... Ale Kenzo było takim momentem, który dużo zmienił. Okay. Na pewno przestałam już wtedy żyć na przysłowiowych walizkach i mogłam osiąść wreszcie w jednym miejscu.